papier, puszki i butelki. Z tego przychód jest niewielki, lecz składamy grosz do groszy, by się pozbyć tych dwóch koszy. Organiczne bioodpady bardzo lubią nasze kwiaty, więc zawartość pojemnika chętnie ta komora łyka. Wielkie sito cedzi śmieci, przyszły kompost na dół leci. Wpadło ci tu coś przypadkiem? Sito znajdzie to ukradkiem. Wnet wystawią nam rachunek, jak za wikt i opierunek. Ten pojemnik to jest zmora. Powiesz, tam pcham do wora. Później nie ma innej rady, segregują twe odpady. Wybrać trzeba to do końca, choć to praca niepachnąca. Wielka hałda śmieci rośnie, nie wygląda to radośnie. Leży tutaj śmieć przez lata, a co roku jest opłata. I niemała to faktura, bo wciąż rośnie śmieci góra. Tych zostawić nie możemy, bo się szybko potrujemy. Więc co zrobić, mości panie? Pozostaje nam spalanie. Jadą wozy pełne śmieci i rachunek znowu leci. Morał wiersza jest już blisko. Pchasz pan kasę w palenisko. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zakółka. Szanowni Państwo, dzisiaj odcinek inny niż wszystkie, bo powiemy sobie o sprawach, które będą nas dotyczyć dopiero za ponad 2 lata. Otóż ostatnio Unia Europejska zatwierdziła przepisy obligujące producentów samochodów do obowiązkowego wyposażenia go w pewne elementy. O tych elementach właśnie dzisiejszy odcinek. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. Ostatnie przepisy dotyczące wyposażenia auta oferowanego na rynku europejskim Unia ustalała jakieś 10 lat temu. Dlatego też od pewnego czasu prace trwały nad nowymi przepisami, będącymi następstwem tym, co się dzieje na drogach całej Europy. Także w końcu ustalenia dobiegły końca, ustawa zatwierdzona i nowe przepisy wejdą w 2022 roku w maju. I jakie są zmiany? Otóż auta wyprodukowane i wprowadzone na rynek europejski będą musiały podlegać obowiązkowemu wyposażeniu w pewne elementy, szczególnie podnoszące bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo samej jazdy, jak i również dotyczące bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. I po kolei, jakie to elementy te nasze nowe auta za 2 lata będą musiały posiadać. Niektóre z tych elementów już na dzień dzisiejszy niektóre auta posiadają. Można je dokupić ewentualnie. Oczywiście mówimy tu o różnym segmencie aut kupowanych, ale niektóre elementy jak najbardziej w tej chwili już są dostępne i osiągalne. I pierwszy taki element, czyli system inteligentnego dostosowywania prędkości, czyli system wyposażony w kamery, które czytają znaki drogowe, ograniczenia prędkości i tym samym elektronika już dalej działa, ograniczają moc silnika, prędkość obrotową, czy też nawet zwalniają auta. Ten system, jak pamiętam, już z rok temu pewna firma ze Szwecji próbowała wprowadzić, generalnie chyba bez skutku, bo wielkie oburzenie, że tak powiem, powstało wokół tego systemu, gdyż ono ograniczało, że tak powiem, tą przyjemność z jazdy auta kierowcom. I chyba do tej pory nie zostało to wprowadzone. Następny system, ułatwienie w montażu z alkomatów do samochodu. Przepisami Unia chce zobligować producentów aut, aby dostosowywali nowe samochody do w miarę szybkiego i bezkolizyjnego montażu takich alkomatów. Czyli przystosować najpewniej wiązkę elektryczną do ewentualnego takiego montażu urządzeń. Następnym elementem jest zaawansowany system wykrywania rozpraszania uwagi kierowcy, czyli znowu mamy system elektroniczny, tyle że w środku
obserwujące najczęściej różne nasze ruchy gałkami ocznymi, obserwujące naszą twarz, czy nam się powieki zamykają. No różnie to firmy rozwiązują. Kolejnym obowiązkowym systemem będą awaryjne światła stopu. One są stosowane już dość nawet powszechnie na dzień dzisiejszy, czyli w momencie, kiedy system rozpozna, że to nasze hamowanie jest bardzo mocne i może wynikać to z potrzeby awaryjnego hamowania, włączy dodatkowo nam światła awaryjne w aucie. Tak jak mówię, te systemy są stosowane już w pojazdach dzisiejszych. Kolejnym elementem jest to system już powszechnie stosowany u producentów, ale również możemy jako akcesoria sobie dokupić praktycznie do każdego auta, czyli system wykrywania przeszkód podczas cofania. Za te 2,5 roku będzie to obowiązkowe wyposażenie auta w każdej klasie. Następny element, w jakie pojazdy będą wyposażone, jest to rejestrator danych o zdarzeniach. Czyli można powiedzieć, że to będzie taka czarna skrzynka w pojeździe, z którego specjalista będzie mógł odczytać dużo informacji. Czyli na przykład, jeżeli podczas zdarzenia są niejasne sytuacje, będzie można odczytać z takiej skrzynki prędkość, z jaką się poruszaliśmy, czy mieliśmy zapięte pasy, czy włączone światła, czy kierunkowskaz, czy pedał hamulca był naciśnięty, jeżeli tak, to z jaką siłą. I jeden z ostatnich systemów, czyli system monitorowania ciśnienia w oponach, powszechnie stosowany od wielu, wielu lat w pojazdach. Jeszcze kilkanaście lat temu były to pojazdy średniej klasy, premium. W tej chwili już goszczą i w klasie niższej. No ale za te 2 lata wszystkie pojazdy będą musiały w to być wyposażone, no bo dobrze wiemy, że dobra opona plus właściwe ciśnienie jest to dużo większe bezpieczeństwo nasze na drodze. Kogo będą w ogóle dotyczyć te przepisy, jakich pojazdów? Otóż wszystkie pojazdy silnikowe, łącznie z ciężarówkami, autobusami, w te systemy będą musiały być wyposażone. Dodatkowemu wyposażeniu będą podlegać jeszcze samochody osobowe i dostawcze. System na przykład wspomagania awaryjnego hamowania. W momencie, kiedy komputer samochodu wykryje, że prawdopodobnie kierowca hamuje awaryjnie, dodatkowo wspomoże tę siłę hamowania za pomocą pompy i bardziej skutecznie to hamowanie zostanie wykonane. Producenci również będą zobligowani do projektowania aut osobowych dostawczych z większą strefą bezpieczeństwa w przypadku kolizji z pieszym bądź rowerzystą, żeby ta przestrzeń między tułowiem, głową a samochodem zwiększyła się troszkę w stosunku do nowo doprojektowanych aktualnie aut. I chyba ostatni element, które będą musiały być te samochody osobowe i dostawcze wyposażone, to jest system utrzymywania pojazdu na pasie ruchu, czyli przed niezamierzonym zmianą pasa ruchu będą nas ostrzegać odpowiednie czujniki, czy też wibracje. Takie systemy również są na tą chwilę dostępne u niektórych producentów aut. Jak Państwo słyszeli, tych systemów wspomagających kierowcę, zwiększających bezpieczeństwo jazdy, no sporo się zmieni. Te auta wyjeżdżające z salonu będą świetnie wyposażone. No oczywiście, co za tym idzie, cena aut. Tak, myślę, że pewnie wzrośnie. Wzrośnie i to znacznie, no bo to wszystko kosztuje. Oczywiście, gdy mówimy o autach rzędu 200 tysięcy, no to może procentowo to nie będzie dużo, ale jak mówimy o aucie za 40-50 tysięcy tych podstawowych, no doposażenie takiego auta w te wszystkie systemy no musi kosztować i kto za to zapłaci? Oczywiście my, no ale w imię bezpieczeństwa na drodze chyba warto zapłacić, aby było mniej ofiar, aby nam się bezpieczniej jeździło. Zobaczymy, co życie przyniesie. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.